Fundacja Ale Akcja zaprasza do bajecznego słuchowiska. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A teraz posłuchaj. Bajeczne słuchowisko Marzenie Pawia czyta Michalina Papis. Bajka ta zachęca, aby zawsze doceniać to, co się ma i uczynić z tego swój najcenniejszy atut. Posłuchajcie sami. Dawno, dawno temu grecką ziemią, ze wszystkich stron otoczoną morzami, rządzili bogowie z góry Olimp. Pewien paw, który słynął z miłości do siebie, błagał w modlitwie boginie Herę o piękny głos. Ów paw był bardzo dumny i zadowolony ze swojego wyjątkowego wyglądu, który wzbudzał zazdrość wszystkich ptaków na wyspie. Z tego powodu nie miał zbyt wielu przyjaciół. Paf nie przejmował się tym zbytnio i całe dnie spędzał na rozmyślaniu o tym, co by było, gdyby posiadał tak piękny głos jak słowik. — Proszę cię — błagał Paf boginie. — Podaruj mi piękny głos, przecież jestem twoim ulubionym ptakiem. Jednak bogini Hera uparcie nie chciała spełnić jego marzenia i odpowiedziała mu chłodno. — Ciesz się tym, co masz i uczyń z tego atut. Jeżeli podobała Ci się ta bajka i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Czekamy na ciebie!